Outriders od momentu zapowiedzi do dnia premiery przebyło naprawdę ciekawą i fascynującą drogę. Pamiętam moment, gdy zapowiedziano najnowszą grę studia People Can Fly i dziwnym zbiegiem okoliczności zainteresowanie było dość niskie. Nawet w 2020 roku, gdy pojawiła się pierwsza okazja ugrania gry na wydarzeniu prasowym, musiałem ostro pokopać w sieci na temat tego, co mnie czeka, ponieważ najzwyczajniej w świecie nic poza kolejny looter shooter znaleźć nie mogłem. Początkowo gra miała pojawić się na półkach sklepowych latem 2020 roku, później na święta 2020, a później postanowiono przełożyć premierę na luty 2021. Ostatecznie forpoczciarzy czekało jeszcze jedno opóźnienie, ale tym razem wynagrodzone wersją demonstracyjną gry. To z kolei zostało przez graczy ocenione średnio. Z jednej strony wielu szanowało ideę oraz odwagę People Can Fly, bardzo rzadko bowiem otrzymujemy dema gier przed premierą, a beta testy w wielu przypadkach mają znikomy wpływ na produkt końcowy. Nawet gdy gracze wykładają jak na tacy setki tysięcy znaków feedbacku. Z drugiej natomiast Outridersom oberwało się za wiele pozornie drobnych elementów. Od drgania kamery w trakcie przerywników po feeling strzelania, problemy z systemem osun, czy też ogólny brak tego czegoś w samej grze. Po spędzeniu ponad 35 godzin w grze, mogę jednak powiedzieć, że gdyby nie te wszystkie nierówności oraz problemy, to mógłbym Outriders wystawić ocenę nieco wyższą niż ta na końcu recenzji. Ale od czego by tu zacząć? Zacznę jednak od problemu, który aktualnie grę miażdży i to dosłownie, problemy z serwerami. Mówię o tym, ponieważ podejrzewam, że wiele osób zapewne kupi Outriders głównie po to, aby bawić się ze znajomymi i przeczesywać Enoch w poszukiwaniu lootu. W chwili, kiedy oglądacie ten film, sytuację można opisać tak. Not great, not terrible. O ile problemy z losową utratą połączenia podczas grania w pojedynkę zdarzają się bardzo sporadycznie, tak próba rozegrania jakiejkolwiek sesji w trybie wieloosobowym to ogromny festiwal frustracji oraz kolejnych prób znalezienia towarzyszy przez matchmaking. Ten niestety jest daleki od standardów, do których przyzwyczaiły nas inne gry wieloosobowe tego typu. W teorii wszystko działać powinno. Wybieramy odpowiednią opcję z menu, ustalamy, czy chcemy grać w funkcji crossplay i decydujemy, który z trybów chcemy rozegrać. Historii lub ekspedycji. Problem w tym, że w wielu przypadkach matchmaking może wyrzucić gracza do sesji innego gracza, który jest o kilka poziomów wyżej, bez względu na to, czy jest to World Tier z historii, czy Challenge Tier z ekspedycji, robi coś zupełnie innego niż wybrana aktywność, ma na przykład ekspedycje odblokowane, ale aktualnie poluje na zwierzę gdzieś na samym początku gry i handluj z tym. Kolejny gracz nie robi zupełnie nic, czyli stoi w lokacji i właściwie więcej nie ma zamiaru robić, i na końcu gracze, którzy wykonują ekspedycję, ale są na jej samym końcu. A teleportacja bezpośrednia nie działa, więc trzeba przez całą mapę przebiec do swoich nowych towarzyszy. To tylko kilka przypadków, na które trafiłem, a większość sesji z innymi graczami odbywała się często wraz ze wskazaniem, że połączenie sieciowe między graczami jest średnie lub złe. Choć tutaj nawet i to nie było wyznacznikiem jakości, ponieważ gdy teoretycznie wszystko powinno działać, sesja potrafiła się wysypać w nieoczekiwanym momencie. A gdzie? Do dashboardu PS5, pozbawiając również zdobytego po danej misji lootu. Można podsumować to tak, jest co łatać, jest na czym pracować i liczę na to, że ekipa People Can Fly postawi na konkretne poprawki. O ile problemy serwerowe są do wyeliminowania i można je uzasadnić ogromnym zainteresowaniem tytułem, tak bardzo nieprzyjemny system matchmakingu może dość szybko sprowadzić grę do parteru tuż po dotarciu do endgame. Jest to również idealny moment, aby zadać pytanie, dlaczego nie zdecydowano się ostatecznie na wcielenie trybu offline, w którym można samemu odgrywać całą zawartość. Nie jest to przecież nic odkrywczego, a Outriders samo w sobie grą usługą nie jest. Podobno, ponieważ koniec końców całość zależy od wydajności serwerów Square Enix i tutaj zaczyna się cała koncepcja mocno psuć. Możemy mieć tylko nadzieję, że wszelkie problemy zostaną jak najszybciej rozwiązane i w jakimś stopniu wpływa to na ocenę końcową, która w tym momencie mogła być spokojnie o oczko wyżej. Tyle o problemach serwerowych, przejdźmy do tego, co najważniejsze. Historia w Outriders ma jeden problem. Rozkręca się dość wolno wraz z odwiedzeniem kolejnych punktów na mapie Enoch i przez długi czas można mieć wrażenie, że coś się dzieje, ale nie zachęca do dłuższych posiedzeń. Cała ta pogoń bohaterów za zaginionym sygnałem z lasu, w którym prowadzony przez gracza Outriders zdobył swoje ponadprzeciętne umiejętności, nie jest może wyżynami storytellingu i wykorzystuje pewne sztuczki, które już w grach widzieliśmy nieraz. Nie zmienia to jednak faktu, że wraz z kolejnymi notkami znajdowanymi w różnych miejscach, pokonanymi przeciwnikami oraz wykonanymi misjami całość nabiera solidnych rumieńców. Do tego stopnia, iż po ukończeniu głównego wątku fabularnego zacząłem myśleć nad dodatkami. Chciałem kontynuować poznawanie tego świata oraz historii, które ma on do opowiedzenia. Tutaj chylę czoła przed People Can Fly, bo po pierwszych 3-4 godzinach zwątpiłem i sądziłem, że napisy końcowe pojawią się szybciej. Natomiast tutaj przejście fabuły Outriders z wykonywaniem większości zadań pobocznych, które de facto warto wykonywać, dlatego że czasami można się z nich dowiedzieć czegoś ciekawego, kilku polowań na bestie oraz zleceń zajęło mi około 30 godzin. Można uznać, że to naprawdę dobry wynik jak na grę opierającą się głównie na grze singlowej z ewentualną kooperacją. Ale jeśli ktoś jest perfekcjonistą, to wymaksowanie wszystkich 4 bohaterów, to znaczy klas postaci, powinno zająć jeszcze trochę czasu. Nadal jednak Outriders pod pewnymi względami jest do bólu staroszkolne w swojej strukturze. Korytarze, pokoje, areny i tak cały czas. Do tego stopnia, iż można mieć wrażenie, że większość miejsc jest do siebie łudząco podobna i różni się nie tylko odcieniem filtra na ekranie oraz biomem, w którym się znajdziemy. Niektórym może również nie pomagać fakt, iż całość rozgrywki opiera się głównie na strzelaniu bez konieczności wykonywania dodatkowych zadań, chyba że są to starcia z bossami wymagające unikania konkretnych mechanik. Co do poziomu trudności, to system World Tier jest na tyle sprawiedliwy, iż spędzając większość czasu na 6. czy 7. poziomie nadal czułem pewien opór ze strony przeciwników, ale nie potrzebowałem wracać do poprzednich lokacji, aby znaleźć potężniejszy sprzęt. Całość jest na tyle przyjemnie skrojona, że większość zgarnianego na bieżąco lootu wystarczy, aby pokonać kolejne przeciwności. Były jednak 2 przypadki, w których postanowiłem na obniżenie World Tier tylko po to, aby mój trickster nie musiał uciekać się do sztuczek z rodem Cirque du Soleil, robiąc kilkanaście akcji jednocześnie. Ważne jest również to, że możemy schodzić o kilka World Tierów niżej do momentu, w którym przeciwnicy będą nawet na poziomie równym do bohatera, a i tak nagrody będą całkiem przyzwoite oraz dostosowane do naszego. A później można spokojnie wrócić błyskawicznie do tego maksymalnego. W pogoni za lutem, czyli ekspedycje. Po przejściu głównego wątku fabularnego odblokowane są ekspedycje, czyli tryb endgame Outriders. Ekspedycje mają odrębny system poziomów świata, tzw. challenge tiers, i odbywają się w lokacjach, które znamy ze story mode, ale są to zupełnie nowe miejscówki do zwiedzenia oraz przeciwnicy do pokonania na końcu misji. Głównym zadaniem jest dobicie do 15. poziomu challenge tier i zdobycie 40 000 zasobów, które pozwolą na wyruszenie na ostatnią ekspedycję w Eye of the Storm. Trochę rozczarowuje fakt, że ostatecznie ekspedycje są tak właściwie zbiorem wyzwań, w których zadaniem graczy jest przebicie się w jak najszybszym czasie przez wszystkie przystanki i pokonanie bossa. Układ każdego z zadań jest bardzo podobny do siebie i jedynym elementem, który je wyróżnia, to fakt, że niektóre ze starć z bossami przypominają te tradycyjne i znane ze story mode. Dodatkowo przechodzenie ich solo, o ile jest możliwe, dla średnio wprawionego gracza będzie sporym wyzwaniem wraz z postępami, jak również odbierze szansę na zgarnięcie skrzynki za szybkie uporanie się z danym wyzwaniem. I tutaj znów wracamy do tematu problemów sieciowych Outriders. Jeśli ktoś będzie wytrwały i znajdzie odpowiednią drużynę, to jest szansa, że będzie bawił się dobrze. Chaos na ekranie, dużo strzelania i elementy trybów hordy dla fanów tego typu rozgrywki będą jak znalazł. Zapewne spędzą wiele wieczorów na radosnym strzelaniu do kolejnych fal mobów. Natomiast cała reszta, którą opuści szczęście w losowaniu ekipy, będzie miała spory orzech do zgryzienia. Zwłaszcza, że często matchmaking dobiera graczy o kilka poziomów wyżej niż ten, w którym aktualnie znajduje się gracz. Nie mówiąc już o problemach, o których wspomniałem na początku recenzji. Loot game w Outriders ma tak naprawdę 2 oblicza. Pierwsze to to, o którym wspomniałem już kilkukrotnie w recenzji wcześniej. Złomu jest dużo i na przyzwoitym poziomie. Pozwala on przez długi czas czuć, że główny bohater jest z każdą kolejną godziną coraz potężniejszy i zyskuje nowe możliwości. Nadal jednak jest na tyle wrażliwy, że kilka chwil nieuwagi i łatwo jest umrzeć od zagubionej kulki. Z drugiej strony natomiast niektóre decyzje związane z pewnymi rodzajami broni są na tyle dziwne, że wymagałyby pewnych poprawek. Najlepszym przykładem jest strzelba automatyczna, która co prawda ma 20 pocisków w magazynku, ale raptem kilkanaście więcej w zapasie, co ostatecznie wystarcza na może z 2 magazynki wystrzelone w szybkim tempie. Oznacza to również, że trzeba byłoby często latać po dodatkową amunicję zamiast nadal kasować kolejne hordy wrogów. Innym sposobem jest podział broni na wiele różnych typów, które z wyglądu są do siebie łudząco podobne, ale mają różne tryby strzelania czy też korzystania z narzędzi celowniczych. Tu również mała adnotacja. Karabiny snajperskie powinny mieć możliwość przełączania trybu celowania na ten z zaramienia oraz z przyrządów celowniczych, a ich nie mają, co właściwie wprowadza jeszcze więcej zamieszania przy bardzo dynamicznych pojedynkach. Co innego fakt, że z ulepszeniem czegokolwiek należy poczekać praktycznie do samego końca gry i zbierać wszelkie surowce na endgame, głównie dlatego, że podbijanie legendarnej broni z niższych poziomów na te wyższe, 40 i wyżej, jest na tyle kosztowne, że o wiele łatwiejszym sposobem jest po prostu szukać czegoś nowego. Nie oznacza to jednak, iż nie jest to niemożliwe. Kurs wymiany surowców u różnych sprzedawców jest na tyle rozsądny, że przy odrobinie kombinowania starczy na podbijanie poziomów, wymianę modów czy ulepszenie cech danego elementu ekwipunku. Fani grindu jako takiego raczej będą zadowoleni i część będzie próbowała wymaksować całość tak mocno, jak to tylko możliwe. Natomiast cała reszta, w zależności od zacięcia, może poczuć opór, który już nawet soft cap potrafi postawić. Wtedy pozostanie czekać na ewentualne rozszerzenia, aby zbyt mocno z tym grindem się nie namęczyć. A co z grafiką? O ile pierwsze wrażenia z wersji demonstracyjnej rzeczywiście mogło wywołać spory niepokój, tak pełna wersja Outriders na PlayStation 5 wygląda momentami naprawdę dobrze. W niektórych miejscach nawet żal było faktu, iż w grze nie ma dołączonego trybu fotograficznego. Co równie ważne, o ile nie najważniejsze, Outriders działa w stabilnych 60 klatkach na sekundę bez przycięć przy większym zamieszaniu na ekranie. Sprawdziłem także przy okazji, jak sprawuje się wersja wydana na Xbox One X i tutaj jest całkiem przyzwoicie z 30 klatkami na sekundę. Nie zmienia to jednak faktu, że przy tworzeniu niektórych miejscówek kierowano się tym, aby zbyt mocno nie nadwyrężać sprzętu i iść na pewne kompromisy. Stąd również wrażenie, jakby w wielu miejscach całość różniła paleta barw oraz niektóre elementy charakterystyczne dla danego biomu. Długo się zastanawiałem nad oceną Outriders, bo chyba żaden looter-shooter z elementami RPG nie wywołał u mnie tak skrajnych emocji. Dlatego zagrajmy w otwarte karty. Czy dobrze bawiłem się w Outriders? Jak najbardziej tak. Mimo pewnych archaizmów rządzących rozgrywką oraz sprowadzenia całości do formuły biegaj i strzelaj, te ponad 30 godzin minęło naprawdę szybko i mam ochotę na zdecydowanie więcej. Zwłaszcza, że dopiero po kilku godzinach od rozpoczęcia zabawy wszystko zaczęło się spinać w całość, a feeling strzelania, możliwość sprawdzania różnych zestawów umiejętności, kombinacji atutów oraz ich modyfikowania za pomocą różnych broni sprawiły mi niesamowitą frajdę. To trochę taki no-brainer, w którym ostatecznie raz na jakiś czas przychodzi myśl, a może warto spróbować czegoś nowego? Nawet jestem w stanie wybaczyć te kilka problemów, które można wyeliminować łatkami, ponieważ samotne przymierzanie Enoch było naprawdę przyjemnym doświadczeniem. Największym jednak problemem Outriders w tym momencie są problemy sieciowe oraz system matchmakingu, który jest daleki od standardów, do których przyzwyczaiły nas inne gry tego typu. I mówimy tu o absolutnych podstawach, które najczęściej pomagają w dobieraniu graczy do konkretnych aktywności na interesującym gracza poziomie. Nie zapominając również o losowych problemach z połączeniem, które potrafią pozbawić gracza zdobytego w sesji lootu. O ile staram się zrozumieć ideę stojącą za pomysłem, tak mam wrażenie, jakby nikt w konkretny sposób nie przetestował tego systemu w praktyce. W tym momencie przed People Can Fly dużo pracy, aby doprowadzić całość do porządku i wierzę, że pewne elementy uda się dopracować aktualizacjami. Dlatego można zasugerować takie podejście. Jeżeli chcecie grać w Outriders sami i niekoniecznie dbacie o granie po sieci, to spokojnie możecie ruszać do sklepu lub też sprawdzić grę w Xbox Game Passie. Fani gatunku spokojnie do oceny końcowej mogą dodać jedno oczko i z czystym sumieniem oddać się radosnemu strzelaniu we wszystko, co popadnie. Natomiast jeśli myślicie o Outriders w kontekście wieczornych posiadówek ze znajomymi na radosnym zabijaniu kolejnych stworów, to lepiej poczekać do momentu, w którym wszelkie anomalie oraz problemy z matchmakingiem ustaną. W tym przypadku możecie odjąć jedno oczko, a nawet dwa od oceny końcowej. Postanowiłem stanąć po środku z prostego powodu. Mimo wielu wątpliwości i pewnej nieufności przed premierą otrzymałem coś o wiele bardziej interesującego niż pierwotnie zakładałem. Co prawda nie jest to gra, która wywraca gatunek looterów do góry dnem, ale jest na tyle interesującą pozycją, aby mierzyć się z innymi. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak długo społeczność będzie w stanie wyciągnąć z Outriders to, co najlepsze. Mam nadzieję, że po tym, co zobaczyłem w Outriders, ekipa People Can Fly postawi na duże rozszerzenia, bo ten świat ma naprawdę ogromny potencjał na kolejne interesujące przygody. I sądząc po ogromnym zainteresowaniu graczy, można spokojnie stawiać pieniądze na to, że nastąpi to prędzej niż później. A co przyniesie przyszłość? Czas pokaże. Ja natomiast idę dalej, szukam kolejnych wyzwań inną zupełnie postacią.